Czołem. W tym filmie będzie ostro, ale krótko. Ręce opadają, jak czytam wasze komentarze. Wiem, że miało być o łupku w tym filmie, ale niestety muszę się odnieść do tego, co czytam. Może tym filmem uda mi się przemówić do rozsądku. Jesteśmy w serii filmów o tym, jak dekarz kryje własny dach łupkiem. Jeśli nie widziałeś poprzednich filmów, zostań do końca. Na końcu tutaj pojawią się takie ekraniki, gdzie będziesz mógł kliknąć. Przekieruję cię do tamtych filmów. A teraz przejdźmy do drewna. Jest mnóstwo komentarzy, że to drogie, kto za to zapłaci. Że klienci wolą mokre drewno. Ja sporo, większą część swojego życia spędziłem na budowie. Obserwowałem ten proces budowy domów. Od fundamentów, przez ściany, po dach. I zauważyłem coś takiego, że jak w projekcie inwestor ma na przykład ławy fundamentowe na głębokość metra, to nie. On każe wykonawcy, mimo że będzie drożej, każe wykonawcy kopać na 120. Jak w projekcie jest beton B20, zapłacimy drożej, kupimy B25, będzie silne. Jak w stropie jest zaprojektowany drut FI12, inwestor kupuje FI14. Niech ten strop będzie mocny. A jak dojdzie do dachu, dach jest częścią konstrukcji całego budynku. Powiedział, że jedną z najważniejszych części konstrukcji budynku. W projekcie mamy zaprojektowane drewno C24, a inwestor wybiera drewno, które w ogóle nie jest klasyfikowane, które nie wiadomo jaką ma wytrzymałość, ale na pewno ma dużo mniejszą niż to, co jest w projekcie. A w projekcie na 100% jest minimum C24, ponieważ polskie prawo jest tak skonstruowane, że projektant musi przyjąć do obliczeń przynajmniej C24. Projektant w obliczeniach konstrukcyjnych przyjmuje C24 i dla takiego drewna liczy nam wszystkie obciążenia. Drogi cieślo i dekarzu, wyobraź sobie, że jesteś zbrojarzem. Inwestor przychodzi do ciebie z projektem, w którym w stropie masz zaprojektowane druty FI16, a on mówi: panie zbrojarzu, niech pan mi zazbroi ten drut, ten strop drutem FI6, bo mnie nie stać na drut FI16. Co byś w takiej sytuacji zrobił? Czy zazbroiłbyś ten strop takim drutem? Wyobraź sobie, że jesteś murarzem. W projekcie masz ściany z pustaka 25 cm. Przychodzi inwestor i mówi: drogi murarzu, wymuruj mi te ściany z cegły 12 cm, bo nie stać mnie na cegłę 24 cm. Co byś w takiej sytuacji zrobił? Wymurowałbyś mu ten dom z cegły 12? No nie. Więc dlaczego? Wytłumaczcie mi, dlaczego, jeśli inwestor każe wam zrobić dach z drewna, które się nie nadaje na ten dach, wy bez problemu się do tego podejmujecie i to robicie. Już abstrahuję od tego, co robią kierownicy budów, bo każdy z nich poświadcza nieprawdę, wpisując do dziennika budowy, że ten dach został wykonany zgodnie z projektem, bo nie został, bo w projekcie jest wpisane minimum C24, a jest wykonany z tarcicy mokrej obrzynanej. Zwróćcie uwagę na faktury. Żaden tartak nie wpisze wam na fakturze pod takim drewnem, że to jest drewno konstrukcyjne. Wszyscy wpisują drewno, wszyscy wpisują tarcica mokra obrzynana. Jeśli coś się z tym dachem stanie, to taki tartak jest czysty. I jeszcze weźcie pod uwagę to, że to tak naprawdę dekarz cieśla, czyli fachowiec, który przychodzi na budowę wbudować ten dach, to on najczęściej doradza klientowi, jakie materiały ten klient ma zastosować i ten klient się najczęściej jego słucha. Ale jak od was usłyszy, że może być drewno mokre, to zamówi mokre. Jak mu powiecie, że może być mokre,
może być też suche, ale mokre jest tańsze, ale może być mokre, to on weźmie mokre. Jak mu powiecie, że dach został przeliczony dla drewna C24, więc musimy zamówić drewno C24, to klient zamówi C24. A jak sobie znajdzie kogoś innego, kto mu wybuduje ten dom z drewna nieklasyfikowanego, no to trudno. Pamiętajcie, dekarze i cieśle, jeśli my będziemy akceptować takie dziadostwo, to w takim dziadostwie będziemy tkwić. Nic się nie zmieni. To od nas zależy, z jakiego materiału będziemy robić. To my kreujemy rynek cieślarstwa i dekarstwa w Polsce. My, nikt inny, żaden kierownik budowy, żaden inwestor. Tak będzie, jak my będziemy robić. Zasubskrybuj mój kanał i obserwuj, jak dekarz kryje własny dach łupkiem.